Jak poznać nową szkołę, jej tajemnice i zakamarki? Rozważyć wszystkie plusy i minusy. Wyjściem z tej sytuacji są organizowane tak zwane dni otwarte. W okolicach marca i kwietnia szkoły szeroko otwierają swoje drzwi przed kandydatami, którzy będą się decydować, do której z nich złożyć papiery. Ostatnio swoje drzwi otworzyła również najstarsza placówka oświatowa w Nysie, czyli Karolinum. To można powiedzieć, że to jest kolejny nasz sukces. Przez szkołę przeszło już 300 osób, jeszcze mamy kolejną grupę. Naszym zdaniem wszystko wychodzi bardzo dobrze. Uczniowie zwiedzający są zadowoleni, mogą spojrzeć na szkołę troszkę inaczej, nie podczas lekcji, ale to, co możemy zaufać im najlepszego. Szkoły co roku starają się prześcignąć w atrakcjach, które mają przyciągnąć uczniów. Ostatnimi laty coraz popularniejsze stają się różnego rodzaju przebrania, a także inscenizacje. Chcieliśmy zrealizować klasowo motyw Dance Macabre, czyli tańca śmierci, popularnego w średniowieczu. Właśnie miałyśmy pokazać, że każdego człowieka czeka śmierć, niezależnie od jego stanu społecznego i wieku. Makijaż to zajęło najwięcej takiego czasu. I jak wrażenia osób, które przychodzą do szkoły? No, tak jak oczekiwaliśmy. No, jak patrzą na nas, są przestraszeni. Dosyć. Jest dobrze. Przybyli goście mieli okazję zwiedzać szkolną bibliotekę, aule, sale lekcyjne oraz strzelnicę sportową. Oprócz tego chętni mogli choć na chwilę wcielić się w rolę legendarnego Robin Hooda i postrzelać nieco z łuku. O czym trzeba pamiętać, strzelając z łuku? Przede wszystkim o bezpieczeństwie. W wykonywaniu poleceń kierownika strzelania i zabezpieczeniu własnego ciała, bo łuk potrafi być złośliwy. Trzeba zachować spokój, trzeba się wyluzować, nie wolno się spinać i wtedy wszystko na pewno wyjdzie. Ale to nie fajerwerki mają przyciągnąć uczniów do szkoły, ale bardzo wysoka zdawalność egzaminu dojrzałości, co jest niezwykle ważne, kiedy młody człowiek pragnie wybrać renomowany kierunek studiów, który jest stale oblegany. Wyróżniamy się najbardziej wynikiem zdolności matury. Jest on co roku bardzo wysoki, na poziomie 99%. To dzięki pracy naszych uczniów i naszych nauczycieli, mistrzów, którzy potrafią przygotować młodzież do matury. Dla Wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie, Tomasz Persikowski.